Cześć, z tej strony witają się z Wami Agata Kępa i Tomasz Synowiec. Serdecznie Was witam na kanale lub bezpośrednio z tematem o Piotrkowie Trybunalskim. To jest temat, który się już przeplatał w lub bezpośrednio na stronie Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Przeprowadziliśmy nawet rozmowy z osobami zaangażowanymi w referendum odwoławcze. Niestety z powodów technicznych w końcu ta rozmowa nie została opublikowana, więc teraz jeszcze przed świętami stwierdziliśmy, że wrócimy do tego tematu, bo to jest dość ciekawy przypadek, z którego możemy wyciągać liczne wnioski i być może jest to też początek dyskusji, debaty nad zmianami, które powinny być, zwłaszcza w kontekście zbierania podpisów. Piotrków Trybunalski, referendum odwoławcze. Tak, taki powrót z Ameryki do Piotrkowa Trybunalskiego. Tak. Też o Piotrkowie Trybunalskim dodałbym, że nie tylko robiliśmy materiały, czy to tutaj się w rozmowach też chyba temat przewijał, czy na kanale, ale także w samym Piotrkowie Trybunalskim z organizatorami referendum zorganizowaliśmy spotkanie, w trakcie których zorganizowaliśmy warsztaty w ramach tego cyklu warsztatów, o których też na kanale mówiliśmy, z którymi jeździliśmy, a także odbyła się debata. Jakby Piotrków Trybunalski przykuł taką większą naszą uwagę z tego względu, że akurat na ten czas naszej takiej działalności, rozpoczęcia działalności Instytutu Demokracji Bezpośredniej przypadł taki dość znaczący przykład prawny, nie wiem jak to nawet określić, bo ostatecznie, znaczy jeszcze teoretycznie jakby tam można mówić, że jeszcze się nie okazało, ale biorąc pod uwagę terminy już wiemy, że to tak naprawdę się okazało, że w Piotrkowie Trybunalskim ujawniły się liczne wady prawne, jakie mamy w naszym procesie. Ujawniły się też dobre rzeczy, tylko z tych rzeczy prawdopodobnie nie skorzystają mieszkańcy Piotrkowa, ale skorzystają już mieszkańcy innych miast. I to dotyczy oczywiście zbierania podpisów. Ale ujawniły się też wady prawne, jakie mamy w naszym prawie odnośnie referendów lokalnych, odnośnie ścieżki sądowej. I też tej ścieżce sądowej warto poświęcić parę słów. Oficjalnie to referendum jakby odwoławcze została wszczęta inicjatywa jeszcze w terminie, czyli przed latem 2023. To znaczy wydaje mi się, że to był styczeń albo luty. Tak. Więc to już spory zapas tak naprawdę czasowy. Tak, spory zapas czasowy. I sytuacja w Piotrkowie Trybunalskim wyglądała tak, że to też warto zwrócić uwagę, już na etapie zbierania podpisów pojawiły się pewne patologie. To znaczy stosowano pewne strategie wobec osób zaangażowanych w zbiórkę podpisów, z wykorzystaniem także mediów lokalnych, z rozpowszechnianiem po internecie takich różnych treści, które miały ich dyskredytować. No, określano ich oczywiście domokrążcami, pojawiły się jakieś tam pogróżki, ale jakby to generalnie też nie możemy mówić, kto za tym stał, jeżeli nie wiemy, ale pewne działania widzieliśmy, że zostały podjęte i oczywiście miasto też nie było przychylne, no ale chcą odwołać włodarza miasta, no to akurat samej przychylności nie oczekujmy od włodarza miasta. Natomiast pojawił się taki problem, że zgodnie z prawem, oczywiście trzeba zebrać określoną ilość podpisów, żeby zainicjować referendum w sprawie odwołania. No i na podstawie danych spisów wychodziło, że w Piotrkowie Trybunalskim, żeby zainicjować referendum odwoławcze, potrzeba 5774 podpisy. Taki był wymóg. Tyle podpisów wśród pełnoletnich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego należało zebrać, aby zainicjować referendum. No i inicjatorzy zebrali 7640 podpisów. Czyli jak widzimy, nie był to wcale taki mały naddatek. To było całkiem sporo zapasowych podpisów. Tak, w tym momencie warto wspomnieć, że takie zbieranie podpisów z górką jest powszechną praktyką ze względu na to, że standardowo kilka tych podpisów, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt. Nawet powiedziałbym tak, że 10%, a nawet do 20%, w zależności od tego, gdzie, w jakich okolicznościach i do czego zbieramy, jest uznawane za normę. I to się bierze z różnych rzeczy. No, jest część osób, która, nie wiem, pomyli się przy wpisywaniu swojego numeru PESEL.
Czasami pewne osoby pomylą swój adres, w którym są ujęte w zameldowaniu, bo mają meldowanie na przykład w innym miejscu niż faktycznie mieszkają. Czasami jest tak, że jakaś osoba, która nie mieszka w mieście, się podpisze. On myśli, że no przecież osoby z powiatu obok też mogą, to chyba my też Tak. będziemy głosować, a tak nie jest. Jakby też na przykład przy wyborach, jak są najbardziej to widać, jak w niektórych okręgach senackich osoby z innej części miasta się podpisują, albo osoby spoza miasta, no bo są akurat przyjezdne, widzą, że jest zbierane podpisy i Tak. myślą, że oni też się mogą podpisać. Więc to są pewne takie naturalne, no plus część osób naprawdę nie czyta, nie potrafi się podpisać. Wiem, co mówię, sam muszę nad czytelnością swojego pisma mocno pracować. Więc warto o tym wspomnieć, że jakby ta górka jest, jakby zbieranie tych podpisów z górką jest powszechne. Nieważne z części podpisów również, ale tutaj ta Tak, górka była spora i tych podpisów nieważnych ta również. górka była spora. Jeszcze w trakcie weryfikowania nie dopuszczono przedstawiciela inicjatywy, żeby był przy tym sprawdzaniu podpisów. Natomiast odrzucono ponad 30% podpisów. No i to nie jest norma. To nie jest norma, chociaż akurat zwłaszcza referendach lokalnych, możemy dostrzec taki trend, że ten próg rośnie, im większa górka jest składana. To jest też takie trochę niepokojące, że to chyba nie powinno tak wyglądać. Natomiast odrzucono te podpisy, czyli teoretycznie jakby inicjatywa referendalna nie dochodzi do skutku. Ale zgodnie z prawem, z ustawą o referendum lokalnym, przysługuje prawo do odwołania do sądu administracyjnego w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. I tak też zrobiono. I sprawą zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i zgodnie też tutaj z ustawą na rozpatrzenie tych skarg sąd ma 14 dni. Więc to jest bardzo krótki termin, ale zważywszy na tę tematykę, no i że to nie jest tak, że referendum można przesunąć o 2-3 lata, przynajmniej nie zawsze. No, teoretycznie jakby ktoś na początku kadencji rozpoczął inicjatywę, to by się dało, ale generalnie co do zasady, no, nie robi się referendów odwoławczych, których proces rozpisania referendów trwał 3 lata, no bo przed wyborami po prostu się zazwyczaj nie zdąży kolejnymi. Tak, ten ostateczny termin, kiedy jakby te referenda mogłyby być rozpisane, minął jakoś w sierpniu, żebyśmy mogli jakby zdążyć tak naprawdę No to z całą znaczy. procedurą. Tak, no bo jakby generalnie dojdziemy do tego etapu, ale ostatecznej decyzji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym do dzisiaj nie ma. Ja patrzyłem jeszcze w internecie przed nagrywaniem i nie było. Znaczy termin był wyznaczony na grudzień, więc może jeszcze po czasie, kiedy my to nagrywamy, ta decyzja została podjęta, ale my w momencie nagrywania tego nie wiemy. Ale Tak, znaczy. nawet jeżeli została podjęta, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz w trakcie kampanii wyborczej do samorządu organizować referendum w sprawie odwołania prezydenta, kiedy wybieramy nowego prezydenta. Tak. My jesteśmy w pierwszej połowie grudnia, ale też jesteśmy w takim okresie okołoświątecznym, noworocznym, kiedy raczej nie spodziewamy się Tak, ale żadnych. znaczy bardziej problemem jest to, że już zaraz są wybory. Tak. Więc tak naprawdę wiemy, że to referendum już do skutku nie dojdzie. No ale dlaczego nie dojdzie? Bo Wojewódzki Sąd Administracyjny się przychylił do argumentacji, uznał, że inicjatorzy referendum mieli rację. No i się wydawało, że będzie. No tam oczywiście komisarz skorzystał jeszcze ze swojej możliwości i poszedł z tym dalej do Naczelnego Sądu To może Administracyjnego. powiedzmy w ogóle, dlaczego te podpisy były uznane w takiej liczbie za nieważne? No i to jest właśnie bardzo istotne i to trzeba przy stanowisku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podkreślić. Bo oczywiście zdarzyły się przypadki, że był ktoś nieuprawniony, podpisany, że ktoś źle wpisał numer PESEL, ktoś wpisał fałszywe dane, bo to Czyli te czasem. standardowe? Tak, standardowe. I jakby one jakby nie stanowią dla nas z punktu widzenia takiego prawnego żadnego problemu. No, wiemy po prostu, że tak się czasem dzieje. Natomiast najwięcej podpisów odrzucono z tego względu, że ludzie wpisywali skrót nazwy miasta. To znaczy albo wpisywali PT, albo Piotrków Tryb, albo Piotrków T. I wiecie, to jakby no, może się wydawać takie błahe, jeżeli się zwłaszcza mieszka w miejscowości o krótkiej nazwie, ale w tych formularzach, w których zbiera się podpisy, też na to wpisanie jest ograniczona liczba miejsca. Piotrków Trybunalski jest długą nazwą. W dodatku niektórzy mają jeszcze długą nazwę ulicy. Czasami po prostu ludzie się z tym nie mieszczą. Na pewno tak po prostu, ze względów praktycznych, często wpisuje się to
z takim skrótem. Co więcej, jak byliśmy na tej debacie, to mieszkańcy wskazywali, że czasami z miasta przychodzą pisma z użyciem jakiegoś skrótu w tekście, więc no ale komisarz miasta wskazywało, nie ma oficjalnego skrótu, nie można uznać skrótu w tym podpisie. No i poszli z tym na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No i Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że owszem, przepisy wymagają wpisania nazwy miasta, wpisania numeru PESEL, daty, kiedy został zebrany podpis i podpisania go. Ale stosując wykładnię celowościową, czyli to jest wykładnia, która nam pokazuje, jak mamy rozumieć przepis, dlaczego on został wprowadzony, po co, co on ma osiągnąć. I stosując tą wykładnię, pani sędzia tam wskazywała, że te przepisy nie zostały wprowadzone po to, żeby to był jakiś wymóg formalny do odrzucania. To nie chodzi o jakąś rytualną wpisanie czegoś, że musi być symbolicznie coś odbębnione, żeby jakieś procedury zadziałały, tylko sens tego przepisu jest oczywisty. To znaczy sensem istnienia przepisu jest to, żeby odpowiednie instytucje miały możliwość zweryfikowania, czy odpowiednia grupa mieszkańców się pod tym wnioskiem faktycznie podpisała. W związku z czym, jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś użył skrótu, ale to nie mamy problemu z tym, że nie wiemy, co ten skrót oznacza, tylko jest to jakby z kontekstu oczywiste, czyli na przykład Piotrków tryb, ktoś napisał, jest ulica, dane się zgadzają i urzędnik jest w stanie zweryfikować, że ten adres się zgadza, ulica jest prawidłowa, to w takiej sytuacji należy taki podpis uznać za ważny, ponieważ przepis służy weryfikacji, a ta sytuacja nie uniemożliwia. No bo w przepisach mamy po prostu, że w tych przepisach mamy po prostu, że musi być podany adres zamieszkania, ale tam ma być podany ten adres zamieszkania w celu weryfikacji. Użycie skrótu nie uniemożliwia tej weryfikacji. Ona jest przeprowadzona dokładnie w takim samym stopniu jak wobec tych wszystkich podpisów, w których skrót nie został zastosowany. Przy tym sąd też zwrócił uwagę na to, że mówimy tutaj o uprawnieniu konstytucyjnym, że to sama konstytucja uprawnia lokalne wspólnoty, artykuł 170, uprawnia lokalne wspólnoty, także w takim razie to oczywiście ustawa reguluje szczegółowy tryb, do tego, żeby podejmować decyzje ważne, jakby ważne decyzje, i też w kontekście tego powinniśmy interpretować te przepisy jak najbardziej proobywatelsko, ponieważ przepisy o tym, jak zorganizować referendum lokalne, nie służą temu, żeby utrudniać życie obywatelom, tylko tak jak już wcześniej zostało powiedziane, po to, żeby weryfikować. A stosowanie interpretacji, że odrzucamy dany podpis, bo ktoś użył skrótu w nazwie, to jest po prostu utrudnianie możliwości korzystania z konstytucyjnego prawa przez mieszkańców oraz utrudnianie inicjatywy referendalnej, utrudniania życia obywatelom. Nie taki jest sens tych przepisów. Konstytucja daje nam uprawnienie, przepisy mają być też wykładane w sposób prokonstytucyjny, taki, żeby w jak największym stopniu realizowały normy konstytucyjne. No i tutaj też warto zauważyć, że to co prawda mówimy o inicjatywie referendalnej, ale ja wtedy bardzo mocno podnosiłem, że środowisko prawnicze za mało zwraca uwagi na ten wyrok, bo przecież tą wykładnię można zastosować dokładnie w ten sam sposób, a z tym też bywały problemy, do wszelkiego rodzaju wyborów, w których zbieramy podpisy, czy to do wyborów parlamentarnych, do wyborów do Parlamentu Europejskiego, na prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj jakby sądowy wyrok, który oczywiście nie jest wykładnią legalną, ale jakby taki wyrok wpływa na to, jak też organy pracują, jak interpretują prawo i z tego względu uważam, że ten wyrok jest oczywiście słuszny, ale też jest bardzo ważny w procesie takiego upodmiotowania obywateli i takiej wykładni prawa na ich korzyść. No i tutaj zadziałało wszystko wspaniale, świetnie, znaczy świetnie na poziomie sądowym, no bo na poziomie tym wcześniejszym mieliśmy te problemy, o których mówiłem, mieliśmy tą wykładnię taką, która miała, która nie służyła obywatelom, tylko służyła utrudnieniu korzystania przez nich z ich praw, no ale na etapie sądowym do tego momentu wszystko zadziałało.
ale na dalszym etapie działać przestało. Ponieważ w przepisach jest po prostu, że sąd ma 14 dni, ale wykładnia tego przepisu jest taka, że nie dotyczy się to naczelnego sądu administracyjnego, bo to jest jakby w odrębnych przepisach. Jest najpierw, że sąd ma 14 dni, później jest ta procedura, a później jest jeszcze później można jeszcze iść z tym dalej do naczelnego sądu administracyjnego. I generalnie w doktrynie przyjmuje się, ja jak pierwszy raz te przepisy przeczytałem, to uznałem, że powinniśmy uznać, że 14 dni, ale później przeczytałem jakby uzasadnienie, no i faktycznie to nie jest tak, że to jest jakieś uzasadnienie z kosmosu, tylko faktycznie jakby kształt tych przepisów normuje to w taki sposób, że uznanie, że Naczelnego Sądu Administracyjnego nie obowiązuje ten przepis o 14 dniach, jest sensowny. Natomiast jest sensowny z punktu widzenia po prostu tak czysto analizy prawa, jest sensowny pod tym względem, że dla Naczelnego Sądu Administracyjnego faktycznie 14 dni mogłyby być w praktyce po prostu problematyczne, ale efekt jest taki, że terminu nie ma w ogóle. A sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jak i w innych sądach w Polsce, zwykle się potrafią ciągnąć długo. No i efekt jest taki, że Naczelny Sąd Administracyjny nawet inicjatorów tam informował, że on to rozpatrzy w trybie pilnym, to znaczy w grudniu. Przypominam, odrzucenie wniosku przez komisarza nastąpiło 20 kwietnia, wtedy zaczął biec pierwszy 14-dniowy termin na złożenie skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego, później było to kolejne 14 dni, jest grudzień i dalej sprawa jest nierozwiązana. Czyli tak naprawdę ona się toczy już od ponad 6 miesięcy. W samych sądach. Tak, w samych sądach. I jakby, ja rozumiem, że 6 miesięcy w sądach, niektórzy mogą powiedzieć, co to jest 6 miesięcy w sądach. Sprawy toczą się o wiele dłużej. I mają rację, tylko ze względu na charakter tej sprawy, jej przeciągnięcie de facto oznacza właśnie ograniczenie możliwości korzystania z konstytucyjnej kompetencji przez grupę ludzi. Tak, bo nawet w momencie, w którym Naczelny Sąd Administracyjny uzna te podpisy za ważne, to już te referendum... O ile w ogóle się tym zajmie, o ile nie uzna, tak, że sprawa jest bezcelowa, bo i tak orzeczenie nic nie zmieni. Właśnie, a nawet jakby się okazało, że będzie to orzeczenie na korzyść osób zbierających podpisy i chcących przeprowadzić referendum odwoławcze, albo paradoksalnie, jeżeli by prezydent wygrał, a orzeczenie byłoby potem to, co po wyborach, na kolejną kadencję, zupełnie bez sensu, żeby zainicjowanie referendum odwoławczego działało po zmianie kadencji. No jakby, ale oczywiście o to też mogły być spór prawny, ja absolutnie uważam, że jest bezprzedmiotowe, nawet jeżeli się prezydent nie zmienił, no bo mamy nowy wybór i mamy też te terminy, wszystko to jakby zostało w terminie zgodnie z prawem zainicjowane, ale jakby później przypada, nawet jakby się bardziej przeciągło, przypada, także można było zorganizować wtedy referendum odwoławcze, ale za poprzednią kadencję, za referendum zwołane w poprzedniej kadencji, jakby uważam za systemowo, jakby za niedopuszczalne jakby tego typu rozwiązanie. Natomiast, żeby nie gubić tutaj tego wątku, jakby wydaje się koniecznością tutaj jednak zaktualizowanie tego prawa. Znaczy zaktualizowanie tego prawa w taki sposób, żeby jeżeli te 14 dni jest nieosiągalne, wyznaczyć jakiś termin dla także Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby on też w jakimś terminie to rozstrzygał. I tak naprawdę wszelkie argumenty za tym przemawiają. No bo żeby realizować to prawo, trzeba to rozpatrzyć szybko, a jednocześnie to nie jest tak, że nawet kilka spraw rośnie do sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odwołań, w sprawie referendum tam nie trafia. Jakby to nie jest tak, że te sprawy nagle zatkają nam NSA i inne sprawy przez to ucierpią. Nie. Jakby nie ucierpią przez to inne sprawy, tak. No bo jakby... Mamy tutaj jednak taką specyficzną sytuację, że tych spraw jest po prostu bardzo mało. Więc przyznanie im pierwszeństwa nie jest problematyczne, a jest jednocześnie pewną koniecznością w celu realizowania tego prawa. No oczywiście są też inne rzeczy, które tam, jak podpisy, ich zbieranie, że były przestrzegane wcześniej, no ale to wydaje mi się, że tu akurat idziemy w dobrą stronę. No, natomiast przykre jest trochę to, że de facto uniemożliwiono mieszkańcom Piotrkowa skorzystanie z ich konstytucyjnego
prawa. I jakby to już się stało, to już się nie odstanie. Ja też, jak byliśmy w Piotrkowie Trybunalskim, na tym wydarzeniu, to tam była też konferencja prasowa, wypowiadali się głównie przedstawiciele inicjatywy, ale my jako Instytut Demokracji Bezpośredniej też tam komentowaliśmy, bo organizowaliśmy debatę. Ja tam wtedy właśnie też powiedziałem o tym, że Piotrków Trybunalski zrobił ważną rzecz, że inicjatorzy zrobili ważną rzecz, wywalczyli przestrzeganie pewnego prawa, ale wywalczyli tego dla innych, bo sam Piotrków nie będzie mógł z tego skorzystać. I przy okazji powtórzyłem to, co już tutaj na łamach kanału miałem okazję kilkukrotnie powtórzyć. To znaczy, że w Polsce mamy trochę taki problem z walką o samorządność, ponieważ dla wielu walka o samorządność i silne samorządy to jest walka o silnych samorządowców, a nie walka o to, żeby ludzie mogli się sami rządzić. A walka o samorządność to jest walka o to, żeby ludzie mogli sami się rządzić. I myślę, że jakby tym przesłaniem możemy tutaj tak dobiegać końca i mieć nadzieję, że zarówno legislacyjnie te rzeczy, które są do poprawienia, zostaną poprawione, ale mając też nadzieję, że praktyka referendalna, praktyka inicjatyw przestrzegania praw obywateli i też to, że jak ktoś wychodzi z inicjatywą, nie będzie traktowany jako wróg i też, że skończą się absurdalne argumenty, że wychodzenie z inicjatywą referendalną, na przykład o odwołanie jakiegoś samorządowca, to jest uderzanie w samorządy. No nie, prawo do decydowania ludzi to nie jest uderzanie w samorządy, a nie mówimy o tym, żeby każdy obywatel miał prawo, no bo oczywiście robienie referendum cały czas byłoby bez sensu, ale prawo do odwołania władz to jest prawo konstytucyjne, i kiedy walczymy o te prawa, to właśnie walczymy o samorządność. Bo walka o samorządność nie zawsze jest walką o samorządowców. I tym akcentem będziemy kończyć rozmowę. Tomku, bardzo dziękuję Ci za gościnę na kanale i przybliżenie historii z Piotrkowa Trybunalskiego, z której możemy wyciągnąć co najmniej kilka wniosków i to dotyczących przeróżnych kwestii, by funkcjonowanie samorządów i sądów i zbierania podpisów, więc możemy to przekładać na wiele innych sytuacji, a nie tylko stricte na referenda odwoławcze. Dokładnie, tak, bo to ma oczywiście zastosowanie także do merytorycznych i wielu innych kwestii. I z tej strony żegnają się z Wami na kanale Lub Bezpośrednio Agata Kępa i Tomasz Synalec. Do zobaczenia. Cześć.